Chłe, 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 chłe. Ej, stary, co ty masz między nogami? To krawat! Na bank! A dziś pod recenzję damy sobie kolejnego Mixelsa z Kreno z 9 serii 41578, 6 lat plus. Opakowanie wygląda tak, mamy Maxa zaprezentowanego, instrukcja wygląda tak jak zawsze, mało kogo to obchodzi, natomiast co kogo obchodzi, to ten Mixel. I tak, nie ukrywam, o ile wcześniejszego z 9 serii Gobola kupiłem, bo mi się podobała idea śmietnika, tak tego do końca idea mi się nie podobała, natomiast rozwaliło mnie to. Serio? Czy komuś to przypomina krawat tak naprawdę? Bez jaj, rozwalił mnie ten element i no sorry, ale mi on krawata nie przypomina. Nawet z tyłu nie, no popatrzcie. No jak to wygląda? No sorry, nie mogłem się powstrzymać, żeby go kupić dla tego elementu. No biedny Skreno. Natomiast dobra, olejmy sobie te detale i przejdźmy do szczegóły Skreno. Tak jak mówię, nie do końca byłem przekonany, w ogóle cała idea telewizyjnych Mixelsów akurat mi się nie podobała, albo średnio mi się podobała. Natomiast nie ukrywam, że on jest fajny. Na przykład chyba bardziej mnie zaskoczył pozytywnie niż Gobol, mimo wszystko. Przejdźmy do detali. No mamy tutaj oczywiście głowę, która bardzo ślicznie przypomina telewizor. Może się w ogóle tak położyć i wtedy ludziki przed nim siedzą sobie i oglądają telewizję i tak naprawdę. Twarz ma bardzo ładną, bardzo fajną. Choć żałuję, że ta szybka tutaj na dole jest tylko na dole, nie przykrywa mu całej twarzy. Ten to był taki typowy telewizor. Oczy mu się oczywiście nie kręcą, cztery ten. Tu ma włącznik telewizora, antenki wiadomo, chociaż też wiem, one są bajkowe. Ale szkoda, że nie dali trochę tego więcej tych antenek, przypominałoby to bardziej włosy. Ciało tutaj mamy, od tyłu wygląda tak. To są oczywiście nie kulkowe, tylko w ogóle w tej serii mam wrażenie, że słabo tych, nie patrzcie mu tu. Głowa oczywiście na kulkowym. Fajnie w ogóle też, że one kolorystycznie są tak dobrane, co jak co te medialne Mixelsy. Na przykład no i stópki ma na kulkowych, no to wiadomo, że se może tak stanąć. Boku również prezentuje się całkiem nieźle. Chociaż faktycznie jak zabieram mu tą rękę, tu się taka pusta przestrzeń trochę robi, no trochę szkoda. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Nogi oczywiście mu się... Można tak se nogi ustawiać do woli. Natomiast co mnie trochę boli, no na przykład to, że fajnie, ma mikrofon, ale go se nie przesuje. Musi otworzyć najpierw gębę, przesunąć mikrofon tu i też może gadać tylko tak. Ale sam mikrofon fajny. Tak jest, sam mikrofon, bardzo fajny. I bez mikrofonu już tak efektownie ten hipek nie wygląda. Fajnie, że tu ma czerwone usta, trochę tu mi zabrakło czerwonego elementu u góry, ale skoro to telewizor, no to się jakby... Nie czepiamy. No i Skreno jest takim właśnie medialnym Mixelsikiem. Nie ukrywam, spodobał mi się. Mimo wszystko jestem pozytywnie nim zaskoczony. Choć ten tułów też mógł być lepszy, bo to są niby tutaj ciuchy. Wydaje mi się, że Lego nie do końca dobrze to odzwierciedliło, te ciuchy. No i ale nie czepiam się naprawdę, mimo wszystko jest taki śmieszny. Choć no u mnie w rolo w mieście oczywiście też będzie miał, o tym się kiedyś dowiecie. Ale jestem pozytywnej opinii na temat tego Mixelsa. Dzięki za kolejną recenzję. Jeszcze 4 Mixelsy z 9 serii będą u mnie, więc wyczekujcie i pamiętajcie, by w poprzednim filmiku pisywać w komentarzach, bo taki mini konkursik był. Tymczasem dzięki wielkie za kolejny odcinek. Do zobaczenia wkrótce.